kolejny Skype'owicz, tym razem pan Wojciech Ryżanek. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry państwu. Powiem, olimpijczyk to jest dzielny uczeń klasy drugiej, więc tutaj może. A z jakiej miejscowości jest kolega? Tomaszowa Mazowieckiego. Mazowieckiego, bardzo mi miło. Proszę. Panie profesorze, jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się do pana dodzwonić. Bardzo mi miło. I chciałbym właśnie zadać kilka pytań. Proszę uprzejmie. Pierwsze moje pytanie chciałbym poprzeć pewną historią. W lutym tego roku brałem udział w konkursie, który miał miejsce w Poznaniu. Po pierwszej rundzie pisemnej została przewidziana dla uczestników przerwa. Tak więc usiedliśmy do stołu i zaczęliśmy rozmawiać. Po kilku minutach rozmowy padł temat wakacji. I co zazwyczaj robimy w ciągu tych wakacji? Jedni mówili, że wyjeżdżają w góry, drudzy mówili, że wyjeżdżają nad morze i jeszcze inni nad kolonie. Ja zaś powiedziałem, że ja siedzę na swojej działce i kąpę się w basenie. Wtedy spostrzegłem zdziwienie w oczach moich rozmówców, szczególnie jednego, który powiedział, tutaj cytuję, ja kąpię się tylko w morzu. I tutaj jest moje pytanie. Która forma jest poprawna? Kąpę się czy kąpię się? Kąpię się, nie trzeba zmiękczyć to P. Są pewne rejony Polski i tu się wszystko zgadza, proszę pana. Miałem ciocię, no znaczy ona z krwi nie była, to była żona, kuzyna mojego taty, z pana stron pochodziła. Miała polszczyznę właśnie idealną, bo to geometryczny środek Polski, w miejscowości Piątek, jak pan wie, blisko Sieradza. A Toli miała takie jedno bardzo charakterystyczne, ręcami. Te okolice mają skłonąć ręcami, nie rękami albo rękoma. I również złapę, wyłapę, kąpę się. Więc kąpię się. Trzeba to P zmiękczyć w języku standardowym literackim. Bardzo typowe pytanie, jeśli idzie o jego regionalność. Tak. I następne dziękuję. Pytanie. Jako, że stoję już u progu mojej dorosłości i niedługo będę musiał wybierać kierunek studiów, chciałbym zapytać pana profesora jako profesjonalistę, czy warto wybrać polonistykę jako drogę w swoim życiu zawodowym? Boże, teraz taką odpowiedzialność mam wziąć na siebie. A żeby pana zachęcić, to ja mam, pozwolę sobie nagrodę wręczyć wcześniej niż powinnam, panie profesorze. Za to pytanie i za, no właśnie, u progu dorosłości, te dylematy, które jeszcze stoją przed panem i zapewne w dobrym kierunku pójdą, my prześlemy panu słownik nasz, dobrze? I może to też będzie jakaś tam inspiracja. A to jest też polonistka, no która myślę jest też w życiu zadowolona, spełniona, zadowolona i spełniona. No. Jak nie być przy panu profesorze? Ja tylko zachęcam i życzymy panu powodzenia w tych wyborach poważnych życiowych. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do usłyszenia. Do zobaczenia też. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.